szef rządu odpowiadał wieczorem w Sejmie na pytania, które zadawali mu posłowie podczas debaty nad jego eposem. Część z nich dotyczyło ujawnionych przez media przypadków molestowania seksualnego i mobbingu w siłach zbrojnych, między kropka i neutron. W żandarmerii wojskowej. Morawiecki podkreślił, że do tych bardzo smutnych nieprawidłowości przy pełnieniu służby wojskowej przez kobiety doszło w latach 2014-2015, rządziła wówczas koalicja po PSL, PAP. Premier zapewnił, że wszystkie te nieprawidłowości wyjaśniane są przez specjalnie powołany do tego zespół, w skład którego wchodzą koordynator DS równego traktowania kobiet i mężczyzn, pełnomocnik MONDS Wojskowej Służby Kobiet, przewodnicząca Rady DS Kobiet w Siłach Zbrojnych oraz przedstawiciele Departamentu Prawnego i Biura Antykorupcyjnego. Wróbel o oskarżonych o molestowanie, bronić słabszych, nawet białych mężczyzn. Oczywiście liczymy na to, że ta sprawa zostanie do końca wyjaśniona i pan minister Macierewicz na pewno na to również liczy, zaznaczył Morawiecki. Portal onet.pl, a za nim inne media opisały między kropka i neutron. Sprawę kapralanny, żołnierza mazowieckiego oddziału ŻW, która zgłosiła, że była molestowana na służbie i zastraszana, gdy szukała pomocy. Napisała też, jak podaje portal, list do szefa resortu obrony, którego kancelaria miała odesłać sprawę z powrotem do żandarmerii. Kolejny tekst dotyczy szeregowej Ewy, która służyła w oddziale żandarmerii wojskowej w Krakowie. Według portalu zimą UberoEntgen. Pojechała ona na szkolenie do Mińska Mazowieckiego i tam dowiedziała się, że jest w ciąży. Dowódca kursu jednak nie odesłał jej do domu. Kobieta miała stać przez długi czas na mrozie i przyglądać się ćwiczeniom, przez co mogła stracić dziecko, następnie została wyrzucona z wojska. Twierdzi też, że fałszowano jej dokumentację. Onet.pl opisał też sytuację PPOR. Marii, byłej policjantki z Wydziału Kryminalnego we Wrocławiu, która w 2011 roku trafiła do oddziału żandarmerii wojskowej w Krakowie. Według portalu, kobieta była tam molestowana i podlegała mobbingowi przez kilka lat, po czym odeszła z armii.